Gdy Sejka tu dotrze, to musimy znaleźć jakiś sposób, by dotrzeć do Londry i pokrzyżować jego wielki plan. Jesteś. Czyli twoja siostra wróciła bezpiecznie? Jest teraz ze strażą admirała i pomaga wydostać ludzi z parku Londry. Dzięki temu ma czym się zająć, zamiast rozmyślać nad tym, co się stało. Aby to pomogło. Więc co, zakończymy tę sprawę? Tak, już czas. Ruszajmy. No dobra, więc Londra jest w swoim bunkrze, tak? Musimy tam wejść znowu, by... Nie, Londra raczej nie siedzi w bunkrze. W parku powiedział, że zgniecie nas jak robaki. Pewnie wykorzysta to. Ale nie ma sygnału reaktywującego do restartu systemów. Musi się łączyć bezpośrednio. Myślisz, że naprawdę jest tam w środku? To jedyna opcja. Musimy zapobiec włączaniu zasilania. Tam. Zdaje się, że jest podłączona do jakiegoś systemu chłodzenia. Jeśli zakłócimy jego działanie, może przegrzejemy Horusa. To nie będzie łatwe. Kolejne maszyny przywrócone do działania? Nie sądzę. Londra pewnie robi je za pomocą Horusa. Lepiej się pośpieszyć. Chodźmy. Pora na system chłodzenia. Jestem cały czas... Można zejść tędy. Skaziciel blokuje drogę na górę. Trzeba się nim zająć. Gotowa. Cześć, Aloy. Czy to ty przemykasz tam na dole? Dobrze ci idzie, skoro dotarłaś aż do wielkiego finału. Możemy wejść na górę tędy. A właśnie, gdzie się chowasz, Aloy? Musimy tego unikać, by dostać się do celu. Ruiny zapewnią osłonę. Gdzie jesteś? Zaraz cię znajdę.
przedostać za tę ognioskrę. Chyba na razie nas zgubił. Ale ja jestem od nich lepszy. Dobra, na razie mamy spokój. Co zrobimy, jeśli przebudzi tę maszynę? Jest starożytna i powolna. My, małe i szybkie, mamy szansę. W górę! A wy dokąd odpełzłyście? No i znowu. Przed nami skaziciele. Tutaj jesteś! Tylko nie to! Rozwalę to miejsce, byle cię znaleźć! Maszyna nie może się ruszyć. Mogę doskoczyć do niej na kotwiczce. Ten skaziciel imponujący. Zobaczmy, jak długo wytrzymasz. Przerobię cię na pasztet! Pośpieszmy się, chodź. Lepiej chodźmy. System chłodzenia jest wyżej, na wzgórzu. Jeśli chociaż część się obudzi, czekają nas ogromne kłopoty. Więc idźmy dalej. Trzeba będzie iść blisko klifu. Nie ma wejścia w górę! Trudno tutaj będzie uniknąć wykrycia. Można odwrócić uwagę. Albo zaatakować. Co wy tam kombinujecie na dole? To nasza szansa. System chłodzenia musi być przed nami. Skaziciele zdominowały kilka maszyn. Trzeba je załatwić. Ślimakami w moim ogrodzie. Tym właśnie jesteście.
Teraz pora na system chłodzenia. Ciekawe, czy da się tym przegrzać Horusa. Musi być sposób na wyłączenie chłodzenia. Może co kombinujesz? Co my tu mamy? Zrobione. Jak to zniszczę, wyłączę chłodzenie Horusa. Tu jest. Sejka, chcesz czynić honory? Tak jest? Tu jest. Sejka, chcesz czynić honory? Tak jest? No to jazda. Ja zajmę się tym drugim. To działa! Uruchomiono radiatory awaryjne. O! Myślałyście, że już po mnie? Niespodzianka! Się przegrzewa. Kieruję się ku zatoce. Planuję schłodzić Horusa w morskiej wodzie. Na dziedzictwo. I jak niby mamy to powstrzymać? Tam. Są na dole. Trzeba zająć się radiatorami. Odwracaj uwagę lądry z powietrza. Ja zaatakuję od dołu. Czekaj. Sama mam na tym latać? Szybko się uczysz! Dobra. Zostaliśmy sami, przyjacielu. Dobra. Trzeba dogonić Horusa. A potem zniszczyć jego radiator. Latanie tym nie jest takie złe! Świetnie ci idzie! Nie może dotrzeć na głębszą wodę! Sejka, musisz utrzymać Horusa na plaży! Rozumiem! Będę przynętą! Pora zniszczyć ten radiator. Moim towarzyszom zabrakło wizji, ale ja widzę ją wyraźnie. Aj! Prawie mnie trafił! Stawiasz się bardziej niż twoja siostra. Podoba mi się to! Niespodzianka! Przelecę pod spodem! Na pewno mnie nie dorwie!
Odniosę sukces tam, gdzie inni przegrali. Tak! Utknął! Świetnie! Nurkuję! Przeskanuję radiator. Muszę zanurkować! To była ostatnia. Teraz mogę się skupić na radiatorach. Żadna rakieta nas nie złapie! Lepiej leć szybko! Przeskanuję radiator. Może da się ją rozbić włócznią. Muszę się wspiąć. Na jedną z nóg. Dawaj, mały! Leć prosto! Tytan kontra robaczek! To moja szansa! Spróbujmy! Spinaczka na Horusa w ruchu! Jasne! Łatwizna! Nie będziesz się nudzić! Ha! Uniknęłam! Pora cię zestrzelić! Idź dalej! Już prawie! Dam głowy, że to ci się nie podoba!
zmieszam z piachem! Londra, chyba chce wejść do wody! Pewnie się nieźle zagrzał! Nie wiem, czy dam radę odwrócić jego uwagę! Zrób, co się da! Myślę, że on się chłodzi. To może być nasza szansa. Pozostań w powietrzu. Sprawdzę. Wmawiaj sobie, co chcesz. Gin w końcu! O! Stoi w miejscu! Dam ci szybką śmierć! Dobrze.
Widzę, że zrobiłaś już dość! Przewody. Nie może uciec! Dorwij go! Ten ostatni radiator pewnie naruszył kadłub. Muszę wejść i znaleźć Londrę. Zatrzymuje się! Dorwij go! Rozsypuje się. Dobrze. Muszę wejść do środka, nim Londra go naprawi. Światło chyba dochodzi z wnętrza. Jest. Pęknięcie. Może wejdę tamtędy. Wejdę i go znajdę. Podczony, by sterować Horusem. Będzie wystawiony na atak. Musi być przy procesorze, który jest tam z przodu. Spróbuj mnie złapać! Wszystko dobrze? Jestem blisko, a ty? Londra próbował mnie trafić, ale robiłam uniki. Wytrzymaj jeszcze chwilę. To chyba prowadzi naprzód. Udało się. No dalej, nie popadł się. Podłączony do procesora kulistego. Zniszczenie procesora może wyłączyć Horusa. To mój cel. Kompensuję naruszenie bezpiecznika w sektorze 5A. Cóż, trzeba pobać ten węzeł. Przekierowuję na wtórny rozgałęźnik. No i za
zaproszony gość. Zdychaj! I tak zniosę wszystko. O, stać mnie na więcej! Skończę z tobą na dobre! Mówię, gin! Nie ma ucieczki! Fokus powinien pomóc. Łącznik, kruchy. Można go zniszczyć. Dosyć tego! Biedny pachorze! Nie podoba ci się! Trzeba zniszczyć więcej łączników. Spalę ci te wajgoczyki! Jeśli to wyliczę, mogłabym uspokoić. Mamy cię już dość. Tam, rozdzielnia. Może odepnę zasilanie. Po prostu gin! To już koniec. Niestety, muszę rozwalić drugą. Dość tego! Słona wciąż działa. Muszę jakoś odciąć jej zasilanie. Szkoda patyki! Stój w miejscu, jasne? Nie ma osłony, uwaga, atak! Nie ma gdzie się ukryć! Rozgrzewam się! Nie wyjdzie. Nie ma szans! Nie, to nie może się tak skończyć! Słyszycie jak skwierczy? I po tobie! Jeśli zginę, to ty też! Nie pokonasz mnie! Zbuduję nowy świat, podziwiany przez moich pomocników. A was będzie tu dziś radioaktywny pył. Do czasu, aż zjawi się Nemezis i rozwali waszą żałosną planetę! Gadaj zdrów! Poddaj się i... Jeszcze nie. Teraz cię mam! Nigdy się nie przedrzesz! Cofnij się! Strzała pewnie zatrzyma
Trzeba wyłączyć osłonę. To nie zadziała! Masz! Słyszycie, jak skwierczy? Przyszłość należy do mnie! Zostanie z ciebie szampuru! Nie! Procesor załatwiony. Teraz pora na włócznie. Ty naprawdę wszystko niszczysz, prawda? Seika, jestem w głowie maszyny. Zabierz mnie stąd! Już lecę! No dawaj! Trzymaj się! Jak się tym ląduje? Bywało lepiej. Udało się. Ciekawe, co myślą w osadzie o tym, co się właśnie wydarzyło. Zobaczyć, jak metalowy diabeł wstaje z martwych. Lepiej pogadaj z admirałem, dowiesz się. Idź. Dogonię cię. Nie każ mi czekać zbyt długo. Silence, po wszystkim. Londra nie żyje. Cudownie. Podejrzewam, że stawiał opór. Tak, można tak powiedzieć. Wysłał na mnie Horusa. Nieźle. Pokonanie Horusa nie mogło być łatwe. Nawet dla ciebie. Pomogła mi osoba z plemienia Quen. I wysyłam ci część danych z implantu Londry. Sprawdź, co z nich wynika. Osobisty dziennik Londry z pewnością będzie fascynujący. Powiadomię cię o tym, co znajdę. Londry już nie ma, więc mogę pomyszkować na płonącym brzegu. Albo mogę iść do rozbitkowa i dołączyć do Sejki. Aloy, gdy metalowy diabeł wyłonił się znad wzgórz, myśleliśmy, że to nowa epoka prochów. To, że samodzielnie go pokonałyście, przekracza wszelkie wyobrażenie. A to nawet nie jest twoje największe osiągnięcie, Aloy. Dziękuję za odnalezienie naszych zaginionych braci i sióstr. Co więcej mogę rzec? Jesteś bohaterką. Proszę tylko, żebyście docenili tak, że bohaterstwo mojej przyjaciółki zasłużyło. Byłem tego pewien. Spróbuję odebrać ci fokus? Też się nad tym zastanawiałam. Przecież nie może. Przyda ci się. Wyjaśnię. Seika, poznaj Alwę. Musicie skoordynować działania, by wznowić ekspedycję. Beta mnie wprowadziła. Tak się cieszę, że was widzę. Szkoda, że nie słyszałyście wrzawy w lądowaniu, gdy powiedziałam, że druga połowa wyloty przetrwała. Wróżbitka Alwa, to dla mnie zaszczyt. Dla mnie też. Cóż, może później pogadamy o szczegółach. Nie powinnyście przypadkiem świętować pokonania kolejnego Zenity i Horusa? No dalej. Do roboty.
Szczerze mówiąc, to kiepsko mi idzie świętowanie. Nie wiem, od czego zacząć. Jako żeglarka zwykle zaczynam znajomości od picia. Chyba mamy trochę zęzowej płomieniówki. No wiesz, trunku destylowanego z tego, co się nie zepsuło w ładowni. O, zabrzmiało zachęcająco. Ale to nie jest dla początkujących, więc odpuszczę ci tym razem. Dobrze. Mimo wszystko chciałabym o czymś porozmawiać. Wpadnij tam, gdzie się poznałyśmy. Dobrze? Dobra. Do zobaczenia. Więc Sejka chce rozmawiać. To dobrze. Wiem, że wkrótce muszę się zbierać, ale... jeszcze nie jestem gotowa na pożegnanie z nią. Zanim ją odszukam, może powinnam iść do osady i sprawdzić, jak się ma jej siostra. Coś nie na nogach? Przyjaciół... Cześć, Kina. Jestem Aloy. Nie miałyśmy okazji się poznać. Oczywiście. Sejka opowiedziała mi o wszystkim, co zrobiłaś. Pewnie myślisz, że jestem głupia. Nie. Ciągle odtwarzam to w głowie i nie mogę uwierzyć, jak bardzo mogłam się mylić. Gdy Walter się nam ukazał, naprawdę wyglądał jak Bóg. Wiesz, ma sporo doświadczenia w manipulowaniu ludźmi. Kilkaset lat. Obiecywał całkiem nowy świat. Ze mną u boku. Sam go stworzył. Ciężko uwierzyć, że to kłamstwo. A ja dałam się nabrać. Posłuchaj, sporo przeszłaś. Minie trochę czasu, zanim się z tego otrząśniesz. Tylko pamiętaj, że Sejka także sporo przeszła. Dobrze? Ryzykowała dla ciebie wygnanie. Wręcz śmierć. A ja ją opuściłam. Nie wiem, czy mi kiedyś wybaczy. Wybaczy. Ale może to wymagać nieco starań. Postaram się. Powodzenia. Dobrze. Czyli Sejka czeka tam, gdzie się poznałyśmy. Nie ma powodu do nerwów. Prawda? Jasne. No to ją. Jesteś zadowolona? Odzyskałaś siostrę, ludzi. Więc teraz co planujesz? To ty rozwaliłaś metalowego diabła od środka. Sądzę, że należy ci się część uznania. Odrobinka. A jeśli chodzi o ciąg dalszy, trzeba będzie pomóc admirałowi w sprawie połączenia z ludźmi Alwy na północy. A później to nie wiem. Nie wiem, czy sytuacja z moją siostrą się unormuje. Albo z moimi ludźmi. To nie popłyniesz z nimi? Chciałabym znów zobaczyć dom. Któregoś dnia. Ale wszystko się zmieniło. Quen nie wiedzą, co ze mną zrobić, a ja nie znam już swojego miejsca. Chyba znasz to uczucie. No. Przez lata nienawidziłam idei domu. To miejsce, gdzie dorastałam, gdzie mnie nie chciano.
Ale w ostatnich miesiącach zrozumiałam, że... Dom to niekoniecznie miejsce. To raczej... ludzie, z którymi chcę być. Zgadzam się z tobą. I cóż... Coraz częściej myślę, że... chciałabym z tobą być. Miałam nadzieję, że ty też tak masz. A co jeśli tak? To chyba wiem, co z tym zrobić. Wiem. Też mam kilka niezamkniętych spraw, ale wystarczy, że wiem, co do mnie czujesz. Nie wiem, czy się jeszcze spotkamy. Ja też nie. Ale nieważne, co się stanie, nie zapominaj o mnie. Dobrze? Aloy, dzięki pomocy Gai rozszyfrowałem dane, które przesłałaś. Krótko mówiąc, mamy dużo do obgadania. Spotkajmy się w bazie. U mnie. Niech będzie. Dobra, Silence czeka w bazie. Beta i Gaia też. A co do reszty, powinna mi pomóc przy okazji. O płonącym brzegu opowiem później. Wróciłaś. A po wizycie u Quen zapewne tęsknisz za inteligentną konwersacją. Niektórzy Quen są bardzo utalentowani. Gdybyś czasami zszedł na ziemię i spędził trochę czasu wśród ludzi, zgodziłbyś się z tym. Mam ważniejsze rzeczy na głowie. Choćby dane, które zabrałaś Londrze. Znalazłeś trop. Istotnie. Zapis w dzienniku dodany wkrótce po tym, jak Zenici uciekli z kolonii. Prześlę ci go. Wielu rzeczy trzeba się domyślać, ale najważniejsze, że Londra poważnie rozważał możliwość starcia z Nemesis. Jego rozważania zawierają listę korporacji z XXI wieku, które produkowały supernowoczesne uzbrojenie. Możliwe, że taką broń dałoby się wykorzystać przeciwko naszemu wrogowi. Oczywiście czeka mnie sprawdzenie tych firm. Trzeba je znaleźć, rozgryźć technologię, ustalić skuteczność broni oraz to, czy da się ją uruchomić. I to w pojedynkę, co? Cóż... Zrozum, cieszę się, że mamy coś przydatnego. Ale wciąż nie wiem, czemu z nami zostałeś. Chodzi o wyzwanie, prawda? Szansę wykazania, że jesteś największym mózgowcem. Swoje motywy zachowam dla siebie. I właśnie dlatego zawsze będziesz sam.
Aloy, Nemezis stanowi zagrożenie, którego nie da się pokonać w pojedynkę. Jestem wdzięczny za twoje niezwykłe dokonania. No, Silence. Może jeszcze uda się stopić twoje serce. A teraz zobaczmy, co odkrył. Silence ma rację. Przemyślenia Londry mogą nam pomóc w walce z Nemezis.